Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będą punkty w układzie współrzędnych. Punktem kratowym w układzie współrzędnych nazywamy punkt, którego obie współrzędne są liczbami całkowitymi, na przykład 5 i minus 2. 5 to jest współrzędna x-owa, minus 2 to współrzędna y-owa. I pokażę Wam tutaj trzy zadania, które sobie zrobimy. Zadanie pierwsze. Zapisz współrzędne punktów A, B, C, D, E, F. No i teraz tak, tutaj macie zaznaczone punkty w tym układzie współrzędnych. Jak odczytywać współrzędne? Tutaj macie pomocnicze takie linie, żeby się dobrze Wam odczytywało, żeby nam się dobrze odczytywało wspólnie. Czyli zobaczcie, punkt A ma współrzędną. Tutaj na x-ach jest 1, a na y-ach jest 3. Czyli pierwszą współrzędną odczytujemy w relacji lewa-prawa, a tutaj drugą w relacji dół-góra. Czyli zapiszemy sobie 1 i 3. Teraz B, zobaczcie, znowu podobnie. Najpierw odczytujemy, jak jest tutaj, czyli tu jest minus 4 dla B, a dla Y jest 2. Czyli jest minus 4 i 2. Teraz dalej, patrzymy na C, na X-ach. Czyli najpierw tutaj jest minus 5, a na Y-ach jest minus 3. Czyli współrzędne tego punktu to minus 5 i minus 3. Teraz D. Widzimy, że mamy trójkę i minus dwójkę, czyli piszemy 3 i minus 2. Teraz punkt E. Na x-ach widzimy, że mamy 6, a na y-ach 0, bo leży na osi x-ów. Czyli tutaj mamy 6 i 0. A tutaj punkt F. Na x-ach mamy 0, a na y-ach mamy 4. Czyli piszemy sobie 0, 4. I ten układ, który jest narysowany tutaj, jest to układ kartezjański. Taka jest jego fachowa nazwa. No i tutaj tak odczytujemy te punkty, tak odczytujemy te współrzędne. Zadanie drugie. Zaznacz w układzie współrzędnych punkty. I tutaj macie kolejne punkty, będziemy je zaznaczać. Najpierw punkt 2 i 3. Czyli na x-ach zaznaczamy dwójkę, na y-ach zaznaczamy oczywiście trójkę. Tutaj punkt G. Teraz dalej. Punkt H. Minus 5 i 1. Teraz I. Minus 4, minus 3. Czyli będzie gdzieś tutaj. Oczywiście można sobie tutaj stawiać linie przerywane. O, tutaj wiadomo, linijki można robić albo... My będziemy mieli w zeszycie kratki, więc będzie Wam troszkę tutaj łatwiej. Dobrze, teraz zobaczmy, tutaj już mamy, tylko to było I. To było I. Teraz J, 2 minus 1, to będzie tutaj. O. Teraz K, 0 i 3. To będzie tutaj. Teraz L minus 2 i 0. To będzie tutaj. Dobrze, teraz zobaczmy zadanie trzecie. Zaznacz w układzie współrzędnych punkty. I tutaj macie punkty, w których jest część ułamkowa. Co robić, kiedy pojawia się ułamek? Trzeba po prostu zmienić skalę. W tych dwóch przykładach najlepiej było sobie w zeszycie wybrać, że tutaj jest jedna kratka. Że jedna kratka to 1. A tutaj łatwiej sobie wybrać, że jedna kratka to 1 czwarta. Bo tutaj widzimy, że w mianowniku mamy 3 czwarte, mamy 1 drugą, 1 czwartą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli mamy liczbę dziesiętną, to tutaj będzie średnik. No i teraz spróbujmy zaznaczyć. Mamy 1 i 1 druga, czyli to będzie gdzieś tutaj. Leciało sobie w górę. O. Tak to będzie sobie szło. No i teraz 1 i 1 czwarta to będzie tutaj, bo to jest 1 i tutaj będzie 1 czwarta, 1 i 1 druga. 1 i 3 czwarte. O, to będzie ten, co by leciało. Dobra, czyli tutaj mamy punkt my. Teraz punkt my. Minus 1 druga i minus 3 czwarte, czyli to będzie... Tutaj będzie leciało sobie tędy i dotąd doleci. O. Musimy rysować te linie przerywane. Tu będzie punkt my. No to teraz o, to będzie 0 i 1 i 1 czwarta, czyli tu jest 0, a 1 i 1 czwarta będzie... gdzieś tutaj, czyli będziemy mieli tutaj punkt O i na końcu minus 1,5 i 0. Minus 1,5 i 0. Minus 1,5 to będzie no, gdzieś tutaj, bo tu jest minus 1, czyli to będzie w tym miejscu, będzie tutaj nasz punkt, czyli to będzie punkt P. Dobrze, teraz moi drodzy, serdeczna prośba do Was. Spróbujcie sobie wykonać ćwiczenie pierwsze na stronie 310, ćwiczenie 2.1 i 2.2 na stronie 311 i ćwiczenie trzecie na stronie 311. To by było na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę. Powodzenia.